Witam serdecznie w kolejnym odcinku Magne Sport. Odcinek debiutowy już za nami, czas na drugi. Ja nazywam się Adrian Gajda i opowiem dziś Państwu o najważniejszych wydarzeniach sportowych minionego tygodnia. Dzisiaj m.in. o brązowym medaliście Mistrzostw Polski w Warcabach oraz o kilku sukcesach naszych lokalnych karateków. Zapraszam do oglądania. Pierwsze Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Warcaby 100-polowe kobiet i mężczyzn odbyły się w Warszawie w dniu 9 grudnia. W zawodach mogła wziąć udział każda osoba niepełnosprawna po wcześniejszym zgłoszeniu się. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry wyniosło 20 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii. Wśród uczestników zameldował się łukowianin Piotr Kisiel, który odniósł niemały sukces. Zajął trzecie miejsce ulegając wicemistrzowi Polski oraz remisując z Mistrzem Polski. Brązowy medalista ma na swoim koncie udziały w licznych turniejach, w których również odnosił znaczące zwycięstwa. Należą się wielkie gratulacje i życzenie powodzenia w kolejnych zmaganiach. Szczypiorniści AZS-u AWF Biała Podlaska niestety tym razem przegrywają. Bialczanom przyszło się mierzyć z bardzo trudnym rywalem, jakim jest MTS Krzanów. Klub Skrzanowa obecny sezon ma naprawdę dobry i zajmują czołowe miejsca w tabeli, a dokładniej znajdują się tuż za ekipą z białej podlaskiej. Do końca pierwszej połowy widniał rezultat 15-9 na korzyść gospodarzy, choć kilkukrotnie wydawało się, że zawodnicy AZS-u zdołają nawiązać wyrównaną walkę. Ostateczny wynik to 27 do 21. Najskuteczniejszym zawodnikiem gości został Urbaniak z sześcioma trafieniami na koncie. Szczypiorniści z Białej Podlaskiej rozegrają kolejne spotkanie 15 grudnia, a ich przeciwnikiem będzie KPR Legionowo. Po raz ósmy odbyły się halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie, organizowane przez gminę Teresin. Turniej odbył się w pięciu kategoriach: gra pojedyncza mężczyzn do lat 45, powyżej 45, powyżej 55 i kategoria VIP, bez podziału na wiek, w której brały udział osoby reprezentujące najwyższe stanowiska samorządowe. Była również kategoria gry podwójnej Open. Przedstawiciel starostwa powiatowego w Rykach, wicestarosta Dariusz Cenkiel, zwyciężył w kategorii VIP. Teraz trochę informacji o naszych lokalnych karatekach i ich sukcesach. Pierwszym wydarzeniem, na którym się skupimy, jest Puchar Europy w Mołdawii. W zawodach tych wzięło udział kilku reprezentantów Bialskiego Klubu Karatek Jokusin. Paweł Konieczny zajął trzecie miejsce w kumite w kategorii do 55 kg, Aleksandra Mincewicz trzecie miejsce do 45 kg, Maja Pietraszuk trzecie miejsce powyżej 55 kg. Debiutujący Gabriel Koszołko również pokazał się z dobrej strony, plasując się w pierwszej ósemce, jednak przegrał pojedynek o wejście do strefy medalowej. Karatecy ze Stowarzyszenia Kultury i Sportu Bushido wzięli udział w międzynarodowym turnieju mikołajkowym w Zamościu. Tak jak w poprzednim przypadku i tutaj znaleźli się zawodnicy, którzy odnieśli sukces. Jan Litwin i Kacper Budrewicz zajęli drugie miejsca w swoich kategoriach. Cezary Filipczuk, Magda Chustecka, Kacper Pietruszka i Karol Haczkur wywalczyli najniższe miejsce na podium. Jakub Szyndler, Michał Petruczenko i Wojciech Żebrowski musieli uznać wyższość bardziej doświadczonych rywali. W turnieju wzięli udział zawodnicy z Międzyrzeca Podlaskiego i Wisznic pod wodzą trenera Cezarego Kodeskiego. 25 listopada w Zembrowie odbył się drugi ogólnopolski turniej Karate kyokushin z okazji upamiętnienia stulecia niepodległości Polski. Największe osiągnięcia zdobyli zawodnicy łukowskiego klubu karate Małasi, którzy zostali poprowadzeni przez Pawła Gowackiego. Bartosz Czapski zwyciężył w kategorii wiekowej chłopców rocznika 2011-2013 w turnieju pomarańczowych pasów. Szymon Gac i Mikołaj Kopec zajęli drugie miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Trzecią lokatą mogą pochwalić się tacy zawodnicy jak Weronika Borek, Klaudia Paskucka, Denis Karaman i Mateusz Siwiec. W zawodach wzięło udział blisko ponad 200 zawodników z 14 różnych klubów. 8 grudnia odbył się ósmy turniej mikołajkowy miast partnerskich w halowej piłce nożnej w Zamościu. W turnieju wzięło udział 26 drużyn, które były podzielone na kategorie wiekowe od rocznika 2006 do rocznika 2010. Reprezentantami rocznika 2009 byli młodzi piłkarze Lutni Piszczac, którzy pod wodzą Andrzeja Chaponiuka zajęli czwarte miejsce, wygrywając i przegrywając po dwa mecze. Najlepszym strzelcem drużyny z Piszczaca został Krystian Kołodziejczak, który zdobył cztery bramki. Zwycięską drużyną w tej kategorii okazała się Resowia Rzeszów. Skoro już jesteśmy w temacie halowej piłki nożnej, to sprawdźmy co działo się na hali w Stoczku Łukowskim. Od ostatniego odcinka rozegrano trzy kolejki, numer 4, numer 5 i numer 6, a wyniki przedstawiają się następująco. Po szóstej kolejce Sunbet wciąż jest niepokonany, jednak po piętach drepcze im wybrzeże klatki schodowej czy Sim Agrobut. Na czele klasyfikacji strzelców znajduje się Pałdyna Mariusz z Diabłów PGR-u, który zdobył 14 bramek. Kolejne rundy Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej zostaną rozegrane 29 i 30 grudnia i o wynikach od razu Państwa poinformujemy. A teraz ja się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.